Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mamy spotkanie w lesie z poezją, ponieważ odcinek wyjątkowy, nasze już 10. spotkanie o poranku. Mam nadzieję, że zaraz tutaj zaczniecie przybywać na to miejsce. Dzisiaj takie miejsce bardziej kwieciste. Jak to na poezję przystało, aczkolwiek spotkanie z poezją, która mówi o prozie życia, bo jak wiecie, już wielokrotnie to mówiłam, bardzo lubię temat codzienności i taką codzienność dzisiaj w poezji będziemy odkrywać. Mam nadzieję, że to spotkanie dzisiejsze dla Was będzie taką chwilą relaksu o poranku, fit filiżanką, czymś dobrym, wzmacniającym dla Was. Widzę, że się już powoli zbieracie. Dajcie proszę znać, czy wszystko z głosem, z obrazem w porządku. Dobra, super. Mam już informacje tutaj od Marcina, że widać i słychać, więc cieszę się, że wszystko technicznie gra. Kto był dzisiaj rano na relacjach, to wie, że zastanawiałam się przez moment, czy to jest dobre miejsce dla nas, dlatego że tam nieopodal pan trenuje psy. Bałam się, że tutaj do nas zawita, ale chyba już poranny trening skończyli. Zatem myślę, że już możemy przenosić się do świata poezji. Dzisiaj przygotowałam dla Was teksty dla mnie bardzo bliskie, wyjątkowe. Jestem pewna, że jednego na 100% nie znacie, drugiego na 99% daję, a pierwsze dwa pewnie gdzieś już spotkaliście, nawet nie gdzieś, tylko w najnowszym tomiku poezji Wisławy Szymborskiej Wystarczy. Od tego spotkania sobie zaczniemy. Ja już wielokrotnie podkreślałam, że to jest jeden z moich ulubionych. I na początek wiersz chyba idealny, który jest chyba najlepszym startem, przynajmniej dla mnie dzisiaj, do tego, aby z poezją się spotkać. Do własnego wiersza. W najlepszym razie będziesz, mój wierszu, uważnie czytany, komentowany i zapamiętany. W gorszym przypadku tylko przeczytany. Trzecia możliwość, wprawdzie napisany, ale po chwili wrzucony do kosza. Masz jeszcze czwarte wyjście do wykorzystania. Znikniesz nienapisany, z zadowoleniem mrucząc coś do siebie. Wydaje mi się, że jest to ciekawe otwarcie takiej lekcji z poezją, którą mogliby uczniowie tworzyć samodzielnie. Jestem pewna, że takie praktyki czynicie. Ja dzisiaj właśnie w związku z tym też mam dla Was jedną niespodziankę. A teraz chciałabym, byśmy przenieśli się do świata przymusu, kolejnego wiersza Szymborskiej. Z tym, że zanim go przeczytam, powiem Wam, jakie doświadczenie mnie wczoraj spotkało, a w zasadzie dzisiaj rano. Mianowicie moja dawna uczennica, która właśnie kończy filologię polską, wysłała do mnie swoją pracę licencjacką, nad którą ostatnio pracowała. I wiecie, jakie to jest po prostu uczucie, taka ogromna radość i duma. I sobie tu podwinę rękawy, jest po prostu bardzo, bardzo ciepło. I jest to praca, która dotyka tematów związanych właśnie z takim przywiązaniem literatury do codzienności i do tego, co się dzieje tu i teraz, do tematów aktualnych, tak zwana zaangażowana literatura. I dotyka w niej tematów ekologii, między innymi, ale nie tylko. I
Kiedyś już zapowiadałam Wam, będąc w drodze na jedno ze szkoleń, już teraz nie pamiętam, gdzie to było, chyba w Sosnowcu, tak, w Sosnowcu, że właśnie spotkałam się z Gosią i nie mogę się doczekać jej pracy, tego, w jaki sposób będzie tworzyła, tak naprawdę przecierała szlaki do tego, aby literatura, aby spotkania na języku polskim dotykały tematów, zagadnień, które możemy zmieniać wspólnie z uczniami w naszym otaczającym świecie, ale tak naprawdę realnie, że możemy po prostu zrobić coś wielkiego. I teraz w związku z tym wiersz, który no, bardzo mocno dotyka codzienności i bardzo wiele daje do myślenia. Przymus. Zjadamy cudze życie, żeby żyć. Denat schabowy z nieboszczką kapustą. Karta dań to nekrolog. Nawet najlepsi ludzie muszą coś zabitego przegryzać, przetrawiać, żeby ich czułe serca nie przestały bić. Nawet poeci najbardziej liryczni, nawet asceci najbardziej surowi, żują i przełykają coś, co przecież sobie rosło. Trudno mi to pogodzić z dobrymi bogami, chyba że łatwowierni, chyba że naiwni, całą władzę nad światem oddali naturze. I to ona, szalona, narzuca nam głód. A tam, gdzie głód, tam koniec niewinności. Do głodu dołączają się natychmiast zmysły. Smak, powonienie i dotyk i wzrok. Bo nie jest obojętne, jakie są potrawy i na jakich talerzach. Nawet słuch bierze udział w tym, co się odbywa, bo przy stołach nierzadko wesołe rozmowy. Dajcie znać, kochani, czy znacie ten wiersz. Co o nim sądzicie? Czy według Was jest to taki ciekawy materiał do tego, aby rozpocząć właśnie dyskusję? No tutaj na pewno na wielu poziomach, prawda? Myślę, że nie tylko na temat tego, czy warto zastanowić się nad doborem swojej diety takiej codziennej, czy chcemy być wegetarianami, czy weganami, czy nie. No to jest jeden z kontekstów, prawda? I też tego, jakimi nas tutaj, jakimi powodami, jakimi motywacjami się kierujemy, bo to też nie jest takie oczywiste. I no niesamowicie, na mnie przynajmniej, niesamowite wrażenie zrobiło zdanie karta dań to nekrolog. I że ciągle coś przytrawiamy, żeby czułe serca nie przestały bić. To jest bardzo wielowymiarowe zdanie. Żeby nie zostało puste, nie będę go przegadywać. Te dwa utwory z tomiku Wystarczy Wisławy Szymborskiej. I teraz przeniesiemy się do kolejnego utworu. Zaczęliśmy tak no, z grubej, z wysokiej półki, najwyższej dla mnie. Natomiast teraz zapraszam Was do tomiku Badanie dna, antologia poezji pokonkursowej. Tak wygląda tomik. Nie wiem, czy jesteście w stanie go gdzieś zdobyć. Pojęcia zielonego nie mam. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałam tego. Ja jakby zostałam szczęśliwą posiadaczką jego, ponieważ został mi podarowany przez poetę naszego tutaj bielskiego, chociaż ja wiem, że to nieładnie jest tak mówić o kimś, że jest takim regionalnym pisarzem czy poetą, ale wiecie, o co chodzi, ponieważ kiedyś właśnie tutaj w naszym gimnazjum organizowaliśmy sobie taką filiżankę z poezją, czyli taki wieczór poetycki, ale z utworami poetyckimi autorów, którzy są z naszego regionu, aby właśnie no, przybliżyć tę naszą małą ojczyznę, bo często jest tak, że sięgamy po coś, co jest dalekie, czytamy o wielkich osobach, które są skądś tam, z końca świata, a okazuje się, że jesteśmy bardzo blisko
tych, od których moglibyśmy się nauczyć wiele i których moglibyśmy podziwiać i czytać. I teraz zaproponuję Wam taki wiersz o tytule Przesilenie. Przesilenie, które jest autorstwa Arkadiusza Stosura z Krakowa. Wyniesiono śmieci, posprzątano pokoje, lśnią podłogi, niebo odbija się w oknach, czystych, jasnych. Przymierzamy nakrycia głowy, niepodobne do siebie. Porządkujemy przedmioty, niepotrzebne, zużyte. Podobne do nas, zrobione na miarę. Odtwarzamy numery telefonów i nazwiska ludzi, których nazywaliśmy przyjaciółmi. Twarze sprzedawców ryb i warzyw. Okładki pism, których nie czytamy. Już. Kolekcjonujemy oddechy, zapachy i kolory. Od rana opisujemy cały świat. Kroimy chleb, pomidory, ser. Zbliżamy się do siebie, na krok. Zapamiętani, zaplątani w ręce słowa, obietnice. Wyszukujemy formułę, możliwość. Podpowiadają nam ze wszystkich stron rodzina i najbliżsi, jak to być razem, jak zrozumieć to, co wokół, to, co najważniejsze. Jesteśmy blisko, zbliżamy usta, nalewamy alkohol do kieliszków, próbujemy, smakujemy, oblizujemy wargi, aż po czerwień i krew. Podsłuchujemy ptaki nisko latające, uderzające skrzydłami o liście drzew, kołyszące się nad nami. Wpatrujemy się w horyzont, w tle ciche jezioro. Umarło 10 lat temu. Teraz dryfuje między osiedlem i torami kolejowymi. Osiada w naszej pamięci, wciąga. Ryby o pulsujących skrzelach, rośliny o przeciętych łodygach. Kawałki opon, opiłki żelaza, resztki tranzystorów. Osiadają na dnie. Tu nic nie płynie. Zastyga. Czeka. Odliczamy czas do pełni, sprawdzamy bieg wskazówek na starych zegarach i rytmiczne uderzanie palcami o pulpit, badanie pulsu, dotykanie żeber, kolan, rąk. Popatrz, gwiazdy świecą. Na mlecznym niebie odkrywają się konstelacje, gwiazdozbiory, światło odbite. Oczy śledzą kometę. Pod butami żwir i ślimaki, szukające spokoju jak my na skraju drogi. Oddychamy głęboko. W płucach osiada ołów, kadm i zapach akacji. Zakopiemy się w ziemi, przykryjemy mchem. Ukryjemy się przed wścibskim wzrokiem drozdów i sujek. Zaśniemy. Przeczekamy zmiany klimatu i kolejne podwyżki cen ropy. Wyjedziemy o świcie we mgle, żeby zdążyć przed upałem. Kradnącym ostatnie krople potu. Cień i obietnicę, że będziemy razem, że nas nie rozdzielą rzeki i morza, słowa i przesądy. Znów odetchniemy i postawimy dom na pagórku. Tam, gdzie prowadzi droga, z miasta, tam, gdzie nikt nie zagląda. Posadzimy w ogrodzie drzewa morelowe i krzaki porzeczek. Upieczesz ciasto wiśniowe. Wleję ostrożnie młode wino do flaszek, nakleję na nich etykiety, żeby się nie pomylić. Zimą będziemy grzać dłonie przy kominku, tym z jasnego kamienia, zimnym przez całe lato, czekającym cierpliwie na czas próby i olśnienia, wybuchającego płomieniem z drzewa lipowego, z kawałków nazbieranych nad rzeką. Zapachnie w całym domu. Wczesna wiosna wymieszana z jesienną melancholią. Nic nie jest teraz. Wszystko będzie później. Wstrzymamy czas. Nic nie jest tutaj. Życie dzieje się gdzieś, obok. Podpatrujemy je, naśladujemy, podsłuchujemy nadwrażliwi, czekając na letnie przesilenie, gdy zmienią się barwy i odcienie. Wtedy zapuszczę brodę. Ptaki uwiją w niej gniazdo. Urodzą się w nim głodne pisklęta i rozkołysze się świat. Rzekami popłynie stal. Otworzy się niebo, wyleje przepowiednie i ciepłe strumienie deszczu, obywającego twarze i policzki. Otwarta jest księga. Uwierzyłem, dlatego przemówiłem, jak daleko trzeba iść, by być bliżej Ciebie.
jak wiele słów wypowiedzieć, by znaleźć to jedno. Szukamy odpowiedzi na pytania zadane o świcie. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Prowadzimy nielegalne interesy, zamieniamy się rolami, przestawiamy rzeczy w mieszkaniach, na drzwiach malujemy znaki, by odnaleźć drogę powrotu. Nie idziemy donikąd, lecz wciąż wracamy, by zapisać słowo. Teraz właśnie zobaczyłam, że z nami jest też Krysia Dobrzynicka z Kanady. Kochana, bardzo Ci witam serdecznie. Wiem, że u Ciebie jest po prostu środek nocy, dlatego tym bardziej sobie cenię, że tutaj jesteś. I dziękuję każdej osobie, która z nami jest, bo wiem, że no, teksty poetyckie nie cieszą się jakoś szczególnie taką... no taką dużą uwagą ze strony widzów, słuchaczy, ale świadoma tego chciałam się z Wami podzielić tymi tekstami, bo no, myślę, że są one niezwykle wartościowe i ważne w kontekście tego, jak też my teraz żyjemy. W takim właśnie pośpiechu, w tym, że nie trwamy teraz, że nic nie jest teraz, wszystko będzie później. I wiecie, kiedy tak czytałam ten wiersz po raz kolejny i wczoraj zastanawiałam się, jakie też konteksty tutaj dodać, bo wiem, że to też jest ważne przy czytaniu, żeby jakoś tak to osadzić w naszej codzienności, to... Przypomniałam sobie zdanie mojej byłej pani dyrektor z gimnazjum, w którym pracowałam, która, wiecie, bardzo była oddana swojej pracy. Później był taki moment, że bardzo ciężko zachorowała. Musiała się wyłączyć z tego życia szkolnego, a później już chciała. Nie chciała już później wrócić do tego trybu, takiej pracy, w której nie zauważała, że zmieniają się pory roku. I kiedy do niej telefonowałam, jak się czuje, czy już po prostu jest po tym największym kryzysie, to jak w ogóle się czuje też z tym, że nie jest już w szkole, bo ja wiedziałam, że to jest jej całe życie, powiedziała mi: pani Kasiu, ja pierwszy raz czuję, że żyję. Że po prostu zauważam, że zmieniają się pory roku. Że jesienią liście zmieniają kolory, bo ja o tym zapomniałam, bo po prostu tak żyłam pracą i żyłam w takim pędzie, że nie widziałam tego, co się dzieje wokół mnie i bardzo dużo traciłam. Jak wiecie, ja bardzo kocham swoją pracę. Mój mąż, który tam jest też po drugiej stronie, nazywa mnie pracoholiczką. Po części pewnie tak jest, bo muszę się bardzo pilnować z tym, żeby się w tym nie zatracać, bo już nieraz mi się takie coś zdarzyło. I dlatego też zdecydowałam się na to, aby prowadzić dla Was takie te nasze spotkania właśnie w lesie. Po to, żeby zauważać też ten kontekst codzienności, tego, co się dzieje na zewnątrz, poza szkołą, to, że po prostu jest wiosna, teraz mamy początek lata, że świat wygląda, a tak nie inaczej, że słychać te ptaki, czasami latające nad nami samoloty, czasami gdzieś tam widać pana, który trasuje psy i po prostu życie jest też gdzie indziej, nie tylko w szkole. O, właśnie tutaj przede mną się wypina kos. I to jest po prostu cudowne, aby uczyć się żyć w teraźniejszości. Kiedyś, wiecie, pamiętam taką lekcję też z poezją, w której mówiłam moim uczniom, że w zasadzie teraz nie istnieje, bo nawet kiedy my mówimy teraz, to ono jest już potem, to już było, a myślimy ciągle o tym, co będzie. I z jednej strony, tak myśląc dosłownie, trochę tak jest, ale jeżeli my faktycznie nie będziemy żyć w tym, co jest teraz, no to później okaże się, że tego życia nigdy nie przeżyliśmy, tylko ono było ciągle gdzieś obok nas.
I właśnie kocham tę antologię, ten wiersz bardzo i poezję Szymborskiej właśnie za to, że on, że tak bardzo te teksty, pomimo że są poetyckie i wydają się tak, myślę, że troszkę ze szkodą dla poezji, jest takie jakby utarte przeświadczenie, że to jest takie oderwane od codzienności. A śmiem twierdzić, że często ona jest bliżej, może nawet niż ta proza, że właśnie traktuje o tej prozie życia, że właśnie uchwyca to, co nieuchwytne, to, co nam tak ucieka w biegu, łapie i pozwoli po prostu zatrzymać, aby poczuć taki sens na przykład chociażby tego, że rozpalamy ogień w kominku, że coś słyszymy, pewne dźwięki, ponieważ to nazywamy i chcemy to w jakiś sposób ubrać w słowa. I te słowa właśnie, że wracamy, by zapisać słowo, to jest coś, co trzyma nas tutaj i moim zdaniem jest to jeden z piękniejszych treningów uważności, który warto polecić uczniom. A skoro jesteśmy tak przy poezji i skoro właśnie tak mówiłam Wam o tym, że przeczytałam też na początku wiersz Szymborskiej, który właśnie mówił o wierszach często, które nie powstają, które nie zostaną spisane, bo coś tam, bo z różnych przyczyn, bo nam się wydaje, że poezja to tylko Mickiewicz, Słowacki i Szymborska, a my po prostu nie jesteśmy na tyle godni może, aby tworzyć teksty poetyckie, to właśnie może dobrze byłoby samemu próbować i posyłać to dalej, aby robili to też nasi uczniowie. I teraz, kochani, przeczytam Wam wiersz, który jestem absolutnie pewna, że nikt z Was go nie słyszał, nie czytał. No, chyba że tutaj jest z nami autorka tego tekstu. Autorką jest moja obecna uczennica na zajęciach FIT Polskiego, Hania Solarczyk, która ma lat 13. Otrzymałam zgodę od autorki, aby upublicznić, aczkolwiek jeszcze nie wie, że zostanie on nawet odczytany na dzisiejszym spotkaniu. Wiersz Hanny Solarczyk pod tytułem, może tytuł zdradzę na końcu. Płonie ogień. Mam wrażenie, że nigdy się nie skończy. Kiedy jednak gaśnie ostatni płomyk, zostaje tylko żar. Dmucham i ogień powstaje na nowo. Ale kiedy odejdę od ogniska i zostawię je same sobie, ono dogasa całkowicie i zostaje już tylko popiół. Po dłuższym czasie wracam, dmucham, ale nie dzieje się zupełnie nic. Kiedy istnieje chociaż cień szansy, łapią i z pożytku jak najlepiej potrafisz. Te niewykorzystane marnują się bezpowrotnie. Bolą najbardziej. Próbując czegoś, co już się zmarnowało, tracimy tylko czas. Mała iskra może przeistoczyć się w płomień, lecz zimny, rozdmuchany popiół pozostanie tylko zimnym, rozdmuchanym popiołem. Wiersz nosi tytuł Szansa. Jak dla mnie jest doskonały. Zaczyna się od takiego haku, który po prostu nas tak przykuwa do codzienności, ogniska. Ale jakże cudowne, metaforyczne treści później dotyka, metaforycznych treści, tych właśnie utraconych szans, tego, że czasami wpadną nam do głowy pomysły, może właśnie do tego, aby napisać wiersz, ale sobie myślimy, a w zasadzie to mogę to zrobić później. I takie odkładanie na później i takie zostawianie życia w poczekalni, to jest coś, co bardzo boli i dotyka niestety chyba każdego w jakimś tam procencie i aspekcie. Teraz jestem też w trakcie czytania Fenomenu poranka, książki, którą już tutaj Wam zapowiadałam, będę o niej opowiadała Wam w lipcu i to będzie naprawdę genialne spotkanie, genialny odcinek. Już teraz Was na niego zapraszam, jeszcze nie wiem dokładnie, którego to będzie, ale pewnie gdzieś po 2 lipca, bo do 2 lipca mamy rozpisany już harmonogram.
I to jest książka, która no, zmienia życie, jeżeli się do niej człowiek zastosuje, do tego, co tam jest przedstawione. I właśnie łapię tam niektóre zdania, niektóre słowa, po to, żeby sobie o nich myśleć w ciągu dnia. I właśnie wczoraj w nocy czytałam o tych utraconych szansach. I kiedy pomyślałam sobie o dzisiejszym spotkaniu, to no, stwierdziłam, że wiersz Hani tutaj pasuje idealnie. Teraz przed nami zbliżające się wakacje. O, Monika napisała jaki dojrzały tekst. Asia, dziękuję za to, że gratulujesz poetce głębi, refleksji, super. Ja Hani wyślę link do tego naszego live'a, żeby sobie zobaczyła i przeczytała i odebrała tutaj należne oklaski dla niej. Ja tutaj dodam, że absolutnie nic nie ma mojego wkładu przy tym tekście. To jest w 100% tekst Hani. To jest taka bardzo, bardzo wrażliwa duszyczka, właśnie w tak piękny, poetycki sposób opisująca rzeczywistość. Kiedy wypowiada się na lekcji, to naprawdę człowiek tak jest przekonany, że rozmawia z kimś, kto ma bardzo wiele do powiedzenia. Mimo tego, że ma 13 lat, naprawdę wiele można się od niej uczyć. Asia napisała, że czeka na następne. Tak jest. Trzeba kuć żelazo, póki gorące, a wiersz już dzisiaj będzie też opublikowany na naszym blogu Młodzi Proaktywni Fit Edukacja, który prowadzimy i tam właśnie są teksty moich uczniów, różne ich też dzieła zrobione w kanwie, filmy nagrywane o ich pasjach. Powolutku zaczynamy to promować na Fit Edukacji. Dzięki, Krysiu. I bardzo, bardzo, bardzo jestem z nich dumna. Wczoraj mieliśmy już nasze przedostatnie spotkanie z maluchami i powiem Wam, że no, tak mnie to cieszy, że oni są tacy po prostu chętni do tego, żeby się dzielić swoimi dziełami, rzeczami, które robią, że nawet się mnie pytali, czy jak już skończymy tą etap przedwakacyjny, bo się spotkamy też po wakacjach, to czy oni przez wakacje mogą coś przesyłać na tego bloga, a ja wcześniej jakby nie prosiłam ich o to, ale są tak chętni do tego, żeby się dzielić, także kiedy coś publikuję na Fit Edukacji z ich twórczości, to tak Was tutaj poproszę od siebie, żebyście zostawiali jakiś komentarz albo chociaż serduszko, bo wiecie, jakie to jest ważne. To jest ważne dla nas, dorosłych, jak coś tworzymy, a co dopiero dla dzieci, młodzieży, którzy zaczynają, wtedy się ma jeszcze takie wrażliwsze to wnętrze na ocenę innych, na odbiór ich treści. I właśnie tak, jak już jesteśmy przy temacie naszych spotkań, to powiem Wam, że zaczynamy jakby zamykać grupy na wakacyjną wersję, znaczy taki wakacyjny kurs Zorganizuj się z Kanwą w 4 dni, który właśnie jest uszyty dla dzieci wieku szkoły podstawowej. I przyjmujemy tutaj dzieciaczki z klas od 4 do 6 i 7-8. Jakby z takim podziałem i tutaj no, powstanie tyle turnusów, ilu będzie zainteresowanych, aczkolwiek no, w sierpniu raczej nie będę miała przestrzeni na to, żeby jakby się tym zająć. Zatem jeżeli są jakieś osoby, które chciałyby dołączyć swoje dzieci do tego, aby właśnie zarazić ich rozwojem osobistym, takim odkrywaniem swoich pasji. Pewnie się zastanawiacie, jak to jest możliwe w 4 dni. No to już jest sprawdzone. To jest oczywiście taki początek. I naszym narzędziem tutaj będzie Canva. Takim narzędziem, jakby potraktujemy to jako zeszyt. Zeszyt, w którym po prostu tworzymy różne rzeczy, ale jest to narzędzie, które się dzieciakom przyda później w szkole bardzo, znaczy w szkole, nie tylko w szkole, w ogóle w życiu bardzo, bardzo. Wiele rzeczy tam cudnych można zrobić, ale na tych naszych spotkaniach, poza tym, jak słyszeliście, widzieliście,
inspirujemy się do tworzenia swoich rzeczy, do tworzenia własnych tekstów, poetyckich, ale też prozatorskich. Polecam Wam na przykład zakładkę Zainspirowani codziennością właśnie na Młodych Proaktywnych. To po prostu bardzo mocno staramy się skupić na tym, aby każdy z uczestników po prostu zastanowił się, co na ten moment dany w życiu, w którym jest, robi najlepiej, co chciałby robić, co mu sprawia taką radość, że po prostu obojętnie jakiej porze dnia i nocy się tym zajmuje, to jest to po prostu dla niego lekkie i radosne, nie zawsze łatwe, ale po prostu ma siłę, żeby się tym zająć. I jak to rozpracować na takie codzienne nawyki, aby stawać się w tym jeszcze lepszym, aby po prostu dążyć do mistrzostwa. I to jest taki właśnie kurs czterodniowy, no dlatego, żeby właśnie to było takie skomasowane, taka podstawa. I to jest kurs, na którym jakby można zakończyć. To już się bardzo dużo wydarzy. Już tutaj dostaniecie jako rodzice, ale dzieciaki narzędzia, z którymi można później pracować. Ale to jest też kurs, dzięki któremu można później dołączyć do naszych grup, które będą kontynuowane od września. Ja wiem, że teraz może to jest taki czas jakby niekoniecznie dobry na takie rzeczy, ale to jest jedyny możliwy czas na to, aby później można było z nami we wrześniu dalej iść. Więc jeżeli ktoś po prostu stwierdzi we wrześniu, że chciałby swoje dzieci zapisać na Fit Polski po to, żeby właśnie uczył się narzędzi z rozwoju osobistego, aby zaczął pracować na swojej pasji, aby nabywał takie kompetencje polonistyczne, ale bardzo przydatne w życiu, również łącznie z pisaniem reklam, trochę z copywritingiem i tak dalej, to po prostu we wrześniu już na to nie będzie możliwości. Zatem teraz jest najlepszy czas, więc zapraszam Was, żeby się właśnie zapoznać tutaj z linkiem. O, widzę, że już tutaj mój mąż wyprzedził moją prośbę. Zobaczyć sobie, czy to jest dla Was i no, cóż ja mogę jeszcze powiedzieć? Rodzice, którzy zapisali swoje dzieci na nasze spotkania, sami po prostu od siebie dają mi znać, że to, chociaż mieli ogromne wątpliwości na początku, to teraz wiedzą, że to była bardzo dobra decyzja, ponieważ sami też dużo się z tego uczą. Krysia się mnie pyta, mówi, że uczy dzieci w klasach 1-3 czy za małe. Wiesz co, Krysiu, tak. No, nie będę tutaj oszukiwać, że sobie takie dzieciaczki tutaj poradzą. Oczywiście nie znam każdego z nich, znaczy nie znam ich w ogóle, twoich dzieci, o które pytasz, ale był z nami, wiesz co, chłopczyk, który miał 9 lat i nawet chyba jeden 8-latek na pilotażu był. Bo no, mama chciała spróbować, tak? Czy po prostu to będzie dobra decyzja. No i po pilotażu po prostu zrezygnowali i stwierdzili, że czekają na wersję właśnie taką dla dzieci 1-3. Mam to gdzieś z tyłu głowy, aby taką wersję stworzyć. Nie obiecuję, że to zrobię, bo nie wiem, jak będzie po prostu z moim czasem, który nie wiem, jak to się dzieje, ale się kurczy cały czas. Ale chciałabym coś takiego przygotować, gdyż, a mam motywację ogromną, gdyż moja Oliwka niedługo będzie w takim wieku, no więc tutaj myślę, że kiedyś to powstanie, natomiast na ten moment nie i raczej tutaj po prostu celujemy w grupę 4-8. To jest dla nich skrojone na ich miarę, maksymalnie z tego korzystają, naprawdę dzieciaki się super rozwijają, stały się po prostu takimi gadułami, to znaczy jestem pewna, że oni byli takimi gadułami, tylko też na początku, wiadomo, musimy się poznać i poczuć bezpiecznie ze sobą, żeby odkryć te wszystkie, cały swój potencjał. Kochani, dajcie mi znać w komentarzu, który z wierszy podobał się Wam najbardziej. Jeżeli chcielibyście na przykład, abym Wam, na przykład z Wami się podzieliła wierszem z antologii Badanie Dna, czy Badanie DNA, w ogóle cudny jest ten tytuł,
taki wielowymiarowy, który Wam przeczytałam dzisiaj, to dajcie mi znać. To był wiersz pod tytułem chyba tak, Przed świtem. Ojejku, teraz mi się tutaj zapomniał. No, w każdym razie wiecie, ten, który Wam odczytywałam z tej antologii, to dajcie znać. Tutaj przypomnę, że był jeszcze wiersz Przymus Szymborskiej o tym właśnie zjadaniu schabowego i utwór Do własnego wiersza. Do własnego wiersza, także z tego tomiku. No i oczywiście wiersz Szansa Hanny Solarczyk, który będzie można już dzisiaj odczytać na blogu Młodzi Proaktywni, Fit Edukacja. Tak, podam tytuły, jasne, że tak. Dzień dobry, panie Robercie. My już właśnie kończymy spotkanie, ale zaraz go zapiszę i można sobie będzie zobaczyć. Dziękuję Wam, że byliście ze mną na 10. spotkaniu. Cieszę się, że było nas więcej niż na spotkaniu na odcinku, w którym pokazywałam Wam księgę pytań, też taką bardzo poetycką, literacką. Widzę, że dużym powodzeniem spotkania poetyckie się nie cieszą. Zobaczymy, czy będziemy je kontynuować, czy po prostu pójdziemy tylko w takie utwory rozwojowe. Dajcie może znać też, co jest dla Was najbardziej wartościowe. I też nie bójcie się jakby, nie wiem, tutaj z mojej strony oceny, że jeżeli ktoś po prostu nie lubuje się jakoś w poezji, to znaczy, że nie wiem co, że jest gorszy, czy inny, czy po prostu to jest absolutnie poza jakby tą oceną. Każdy z nas lubi co innego. O, na przykład wczoraj właśnie na Fit Polskim, wyobraźcie sobie, rozmawialiśmy sobie z dzieciakami też o doborze lektur, polecaliśmy sobie różne rzeczy na wakacje. No i w jednej grupie miałam uczniów, którzy, jeden chłopak mówił o tym, że jejku, ten Henryk Sienkiewicz, jakie to jest po prostu ciężkie, że trudno jest przez to przebrnąć, no i że ciężko, nie? Szczególnie w Pustyni i w Puszczy. A tu zaraz drugi się zgłasza, proszę Panią, ale w Pustyni i w Puszczy to jest jedna z najlepszych książek, jakie ja czytałem. No i super, po prostu super, że każdy z nas jest inny, że lubimy różne rzeczy i tutaj i Sienkiewicz dla siebie coś znajdzie swoich odbiorców i Szymborska znajdzie swoich odbiorców, także świetnie. Ale po prostu dajcie znać też, czego potrzebujecie, bo może poezja to też nie jest coś, co akurat dla Was jest takim czymś wzmacniającym na początek dnia, może właśnie takie książki bardziej związane z rozwojem osobistym albo z takim wsparciem dla nauczycieli, jak ostatnio mieliśmy, jakieś takie bardziej narzędziowe, więc po prostu dajcie mi znać, ja chętnie tutaj się dostosuję do Waszych potrzeb, no bo te live'y są dla Was, nie dla mnie, choć ja z nich korzystam naprawdę bardzo dużo, bo takie spotkanie z Wami o poranku to jest coś dla mnie bardzo takiego wzmacniającego, od razu mam więcej energii. Później tutaj już mamy coraz więcej biegaczy, kolarzy i rolkarzy. Także ja kończę live'a, zabieram swoje kijki i idę zrobić 2 okrążenia lotniska. Natomiast Wam życzę cudownego dnia, pełnego takich poetyckich chwil w naszej prozie życia. Już prawie po egzaminacyjnej, pewnie już część z Was ma wypisane świadectwa, a więc ta taka najmniej chyba radosna część pracy, mam nadzieję, że już za Wami. Do zobaczenia w takim razie, kochani, we wtorek.